Biblioteka Publiczna w Suwałkach za kilka dni, dokładnie 1 września, zamknie wypożyczalnię dla dorosłych działającą w siedzibie głównej przy ulicy Emilii Plater. Powód? Remont. Na szczęście czytelnicy nie zostaną bez dostępu do księgozbioru. Przede wszystkim na początku będzie remontowana wypożyczalnia dla dorosłych i stąd między innymi prośba do czytelników o to, by korzystali w tym czasie po 1 września z filii numer 1, która znajduje się w budynku szpitala, filii numer 2, która znajduje się przy ulicy Klonowej na osiedlu Północ i z filii numer 3, która znajduje się na osiedlu Kamena przy ulicy Północnej. Remont będzie gruntowny. Na jego wykonanie placówka ma 661 tysięcy złotych. Będzie też remontowany budynek wewnątrz, budynek przy ulicy Emilii Plater, pomieszczenia działu zbiorów specjalnych, również pomieszczenia łazienek, będzie remont instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych, bo ten budynek przy ulicy Emilii Plater był oddany do użytku przed 23 laty i od tego czasu nie było tutaj większych remontów. W ciągu ostatnich 5 lat sporo prac wykonano na parterze gmachu, ale góra pozostała niemal nietknięta. Już od kilku lat staramy się powoli pewne części tego budynku remontować, bo przed 5 laty został wyremontowany parter częściowo i tam powstała pracownia smykałka, z której korzystają dzieci z centrum miasta. Przed 2 laty wyremontowaliśmy pomieszczenia czytelni i została stworzona pracownia historii mówionej i digitalizacji zbiorów na parterze, a teraz przyszła kolejny remont, między innymi też dosyć znaczącą częścią tego remontu będzie remont windy, która w bibliotece została to oddana do użytku przed 19 laty i wymaga już modernizacji. Koszty remontu zostaną pokryte z 2 źródeł. 300 tysięcy pochodzi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a 361 129 zł pochodzi z budżetu miasta Suwałki.